Witajcie kochani, dzisiaj przychodzę do Was z takim szybciutkim filmikiem, ponieważ jak widzicie, na moim kanale zbliża się 3000 subskrypcji. Jako, że ja jestem taką osobą, która cieszy się z każdego małego osiągnięcia, ponieważ uważam, że każde małe osiągnięcie jest kolejnym krokiem do tego, aby osiągnąć sukces, to ja uważam, że to wszystko, co ja osiągnęłam dotychczas na YouTubie, właśnie małe osiągnięcia, uważam, że jest to głównie Wasza zasługa. Tego, że jesteście ze mną, tego, że mnie oglądacie, tego, że klikacie łapki w górę i łapki w dół, tego, że komentujecie pozytywnie i negatywnie, tego, że się szanujemy przede wszystkim, że potraficie wyrażać swoje zdanie, że potraficie wyrażać swoją opinię, że pomimo tego, że czasami opinia ta nie jest pozytywna, to ja staram się odnaleźć w tym coś, co ja mogę jeszcze w sobie udoskonalić. I w związku z tym, że tak fajnie mi się z Wami współpracuje, że tak fajnie się razem komunikujemy, że jest taka fajna interakcja, to ja postanowiłam, że chciałabym Was docenić. YouTube to jest taki świat, w którym, słuchajcie, mówi się o tym, że wyświetlenia, że łapki, że to wszystko się nie liczy, że tak naprawdę liczą się zupełnie inne rzeczy, reklamy, kliknięcia w reklamy. Wiecie co? Tak szczerze, dla mnie to nie ma żadnego znaczenia, bo dla mnie najbardziej się liczy to, że jesteście Wy. I właśnie Was chciałabym docenić, chciałabym pokazać swoją wdzięczność, że po prostu jesteście ze mną. Postanowiłam, słuchajcie, zakupić dla Was kilka takich nagród niespodzianek. Wybrałam kilka takich nagród i chciałabym właśnie tymi nagrodami ukoronować zwycięzcę, że tak powiem. Konkurs będzie bardzo prosty, słuchajcie, bo będzie on nawiązywał właśnie do tematu doceniania. Będę chciała, żebyście w komentarzach mi napisali, co najbardziej cenicie w innych ludziach. I ja po tygodniu wyłonię po prostu zwycięską odpowiedź, która najbardziej mnie urzeknie, najbardziej po prostu podbije moje serce, moją wrażliwość. Za chwileczkę pokażę Wam te nagrody, ale zanim Wam pokażę, to chciałabym Wam powiedzieć, że są to trzy rzeczy i są to trzy rzeczy, które tak naprawdę są moimi ulubionymi elementami makijażu, bez których ja totalnie bym się nie mogła obyć. Dlatego też postanowiłam po prostu nagrodzić zwycięską odpowiedź właśnie tymi tak naprawdę swoimi ulubionymi kosmetykami. Dlatego już bardziej Was niecierpliwie, tylko Wam pokazuję, co takiego dla Was zamówiłam. A więc pierwsza rzecz jest to paleta z Make Up Revolution. Jest to paleta o nazwie Protection i jest to paleta, która służy do modelowania twarzy. Ja bardzo uwielbiam konturowanie, jak wiecie, dlatego też postanowiłam, że właśnie zwycięzca otrzyma taką oto przepiękną paletę do konturowania. Tutaj macie wszystko w tej palecie tak naprawdę, co potrzebujecie do tego, aby nadać swojej twarzy po prostu odpowiednie rysy, takie jakie byście chciały, lub podkreślić atuty te, które macie. Także to jest pierwsza rzecz. Kolejna rzecz to jest uwielbiany przeze mnie produkt z uwagi na to, że jak wiecie, ja jestem totalnym freakiem kreskowym. W związku z czym postanowiłam, że nagrodą również dla zwycięzcy będzie Maybelline Lasting Drama. Jest to żelowy eyeliner. Jest to eyeliner taki w takim słoiczku bardzo eleganckim. Jest to coś, co na pewno posłuży każdej z Was. Dodatkowo do takiego opakowania jest załączony aplikator, którym możecie pomóc sobie nakładać kreskę. Nakłada się nim tą kreskę dość spoko. Też można ją sobie rozetrzeć, także to jest kolejna rzecz. Jest to kolor Noir Black, czyli kolor taki bardzo, ale to bardzo czarny. Kolejna rzecz to są rzęsy. Ja zastanawiałam się nad tym, czy uhonorować zwycięzcę rzęskami z firmy Ardell, czy może zaryzykować, bo wiem, że to jest dość ryzykowne posunięcie, ale czy może po prostu wręczyć takiej osobie całą taką paletę rzęs z AliExpress. Słuchajcie, mi się te rzęsy świetnie sprawdzają, dlatego też zastanawiałam się nad tym, bo z Ardell dałabym Wam jedno, a z AliExpress całe opakowanie. Więc dla osób, które na przykład chciałyby testować, to jest moim zdaniem o wiele lepsze rozwiązanie. I dlatego właśnie postanowiłam postawić na rzęski z AliExpress. One są w takim fajnym różowym opakowaniu, także mam nadzieję, że posłużą temu, kto wygra. Także jestem bardzo ciekawa Waszych odpowiedzi, słuchajcie. Jestem niezmiernie zainteresowana tym, jakiej udzielicie odpowiedzi na to pytanie, co doceniacie w innych ludziach.
Jestem bardzo ciekawa, jestem ogromnie w ogóle szczęśliwa, że jest już Was tyle i dlatego właśnie chcę Was nagrodzić. Czekam na Wasze odpowiedzi. Wszystkie informacje dotyczące szczegółów regulaminu tego rozdania znajdziecie w opisie pod filmem na YouTubie, także koniecznie tam zajrzyjcie, żeby nie było żadnych niedomówień. Także zapraszam Was serdecznie do wzięcia udziału, do komentowania i właśnie z okazji 3000 subskrypcji ja będę chciała kogoś nagrodzić. Także nie mogę się doczekać Waszych odpowiedzi. Czekam na nie z utęsknieniem. Daję Wam tydzień czasu od dnia, kiedy opublikuję ten film. Widzimy się za tydzień na moim fanpage'u, na którym podam wyniki z tego rozdania. Również będą one w opisie pod filmem na YouTubie. Dzisiaj dziękuję Wam bardzo i jeszcze raz Wam dziękuję, że jesteście ze mną w tak licznym gronie. Mam nadzieję, że będzie Was więcej. Wszystkie warunki, tak jak mówiłam, konkursu znajdziecie pod spodem. Także zachęcam do przeczytania opisu, zanim weźmiecie udział, do zapoznania się właśnie z regulaminem. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiam Was, pa!